Kochani, witam Was raz jeszcze bardzo serdecznie. Witam dzieci, drogich rodziców i Was, kochani, którzy tu wspólnie razem zebraliście się w naszej parafialnej świątyni, gdzie nasze dzieci za chwilę przyjmą w komunii święte ciało i krew Pana Jezusa. Jest to wielka chwila dla całego Kościoła, bo to dziś siedmioro naszych dzieci przyjmie po raz pierwszy Chrystusa do swego serca. Odtąd będą mogły przyjmować Go przez całe swoje życie. Jest to też dobra okazja, aby każdy z nas wspomniał swoją chwilę pierwszej komunii świętej. Mamy dzieci, drodzy rodzice, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. W szczególnym dniu wspólnie razem zebraliśmy się w naszej parafialnej świątyni, aby tu wspólnie razem wyrazić Bogu wdzięczność za dar Jego miłości. Podziękować za dar naszego życia, które otrzymaliśmy dzięki miłości Boga i naszych rodziców, i podziękować za łaskę wiary. Bo to ona tu sprawiła, że jesteśmy. Że właśnie jest coś, co poznaliśmy w tych pierwszych latach naszego życia, co zawdzięczamy naszym rodzicom, naszej rodzinie i Kościołowi, że poznaliśmy Pana Boga.